Anna Kosmowska urodzona 20 grudnia 1879 roku w rodzinie inteligenckiej w Warszawie była córką Wiktoryna i Ireny. Następnie uczęszczała na tajną pensję prowadzoną przez Zuzannę Morawską, powieściopisarkę i działaczkę oświatową. Od 1908 roku do 1915 roku była współredaktorką Zarania, gdzie publikowała pod pseudonimem Jasiek z Lipnicy bądź Jaśkowa z Lipnicy. Od 1912 roku była członkinią Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, związana m.in. z Towarzystwem Kółek Rolniczych imienia Stanisława Staszica, zajmowała się m.in. popularyzacją spółdzielczości wiejskiej. Sekretarz redakcji tygodnika Zaranie. Dzięki jej pomysłowi i wysiłkom powstała szkoła dla dziewcząt w Krasieninie. Aktywna w ruchu niepodległościowym, brała udział m.in. w powołaniu KTSSN, włączyła się w działania Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1915 roku była więziona w Moskwie. W 1916 roku była członkiem Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny. Jako jedna z 10 posłów na Sejm Ustawodawczy z województwa lubelskiego była członkiem Wojewódzkiego Komitetu Obrony Narodowej w Lublinie w 1920 roku. Była też członkinią Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela, a także Czerwonej Pomocy w Polsce. Podczas II wojny światowej uczestniczyła w działaniach podziemnego ruchu ludowego SL Roch. Aresztowana została w nocy z 18 na 19 lipca 1942 roku przez Gestapo. Więziona była początkowo na powiaku, a następnie w Berlinie, gdzie zmarła 21 sierpnia 1945 roku wskutek ran, jakie odniosła kilka miesięcy wcześniej podczas bombardowania miasta. Pochowana została w 1961 roku na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Została pośmiertnie odznaczona orderem Krzyża Grunwaldu pierwszej klasy. Irena Kosmowska była polską działaczką niepodległościową, ludową i oświatową. Poseł na Sejm Ustawodawczy pierwszej i drugiej kadencji w II Rzeczypospolitej.